Siemanko widzowie, z tej strony Góral, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie w Limbo i... No i chyba... Zostaw łapkę w górę, ja sobie poczekam. Subskrypcję też możesz przy okazji. No i napisz hashtag... Nie wiem jeszcze co. Wymyślę w odcinku. Gramy dalej. Dawno nie było odcinka z Limbo. Jeszcze dzisiaj się pojawi jeden odcinek. Tylko, że z Rusty Lake Roofs. Wiecie, co to oznacza? Że będzie chory odcinek, tak. A już tu mniej więcej już ogarniałam, o co chodzi. Patrzcie, tu jest ten królik. I jak to tam, chomik. I wskakujemy tu i skaczemy. I tam jest trochę żarcia i teraz go zaganiamy. I zaganiamy go do takiego kołowrotka. O, możemy napisać hashtag komik i hashtag kołowrotek. I teraz bierzemy to dźwignię. Jak cię przestraszyć, kurde. Ale to był dziwny dźwięk, jak się przestraszyłem. Bo myślałam, że to tylko deszcz będzie padał, a to kurde, piorun poszedł. Idziemy dalej. Pewnie i tak będziecie mieli to przyspieszone. I tu nalewamy sobie wody. I tam jest taka kłoda. I po niej będzie trzeba skakać. Puść to! Ja doskoczę do tej kłody? Nie doskoczyłem do tej kłody. Trzeba ją chyba najpierw podsunąć. Ale to było głupie. Widzicie, jak jestem głupi? Dzisiaj będzie może 10 minut odcinka. Nie chcę robić za długiego, bo takich nie lubicie. Tu jest ta kłoda, tak? Tu jest. I na środek je trzeba. Nie, teraz jakie tam... O nie, trzeba jednak je podsunąć tu bardziej do brzegu. Ale tylko trochę. O tyle. Widzicie, jakie parkury? I teraz nalewamy wody. Niedługo ta seria się skończy. I będzie... I klat, i już. Może jakoś nowo wymyślę. Ale są już dwie nowe serie, więc... Co? Serio nie skoczyłem? Trzeba robić to od początku. Dobra, widzimy się, jak mi się uda. Dobra, teraz powinno się udać. Lejemy wodę. Już starczy chyba. No, czemu on nie skacze? Dobra, po kolejnej próbie. Okej, przeszliśmy to jakoś, ale było gdzieś 5 prób. Idziemy dalej. Co będzie dalej? Jakieś mokradła, bo słychać nawet po krokach. Aha, czemu ja tam wpadłem? Pewnie muszę skoczyć na górę, tak? Muszę się wspiąć jakoś na górę. Dzisiaj będzie krótki odcinek, bo nie lubicie długich. Rozwiążemy gdzieś dwie zagadki.
Jesteśmy w jakiejś kopalni dziwnej. I tu jest bardzo dużo wody. Chyba w kopalni. Tak sądzę. Nie, dalej nie mogę popchać. Może tu trzeba to dźwignię. O nie! Topię się! Czyli to dźwignię trzeba szybko i trzeba na to skrzynkę ustać. Tak sądzę, albo się mylę. Albo i na drabinę trzeba. Sprawdzę taką na drabinę. O! Zdążyłem. Albo i trzeba na to skrzynkę, bo ta skrzynka będzie dalej szła do góry. Ale drabina nie, niestety. Mam dziwny pomysł, ale może się udać. Bierzemy to. Może wypalić. I pomiędzy tymi przeskocz to. Pchaj w tą stronę. O tak, pomiędzy tymi. Jeszcze trochę tu trzeba pochać. O tak. I powinno być dobrze. I teraz zatykamy i szybko na drabinę. Szybko na drabinę. Tak, tam jest drabina, widzicie? Oj, to jest wyścig z czasem. Uff, złapałem. Widzieliście, jakie to było, kurde, genialne?
O, tu trzeba otworzyć. Zastanawiam się, czy to podniesie to. Ale to jest jak wyścig z czasem normalnie. Ale mam pomysł. Nie wiem, czy się uda. Tę kulkę chyba trzeba złapać. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Może dobrze, może nie. Nie mówcie, że to jest jakaś bomba i to wybuchnie. Jak to tak jest, to czyli, że dobrze zrobiłem. O! Dobrze zrobiłem. Będzie ciągle ta woda? To nie, ona chyba nas ciągle goni. Muszę chyba się utopić i zresetować to, ile jest minut odcinka. Zrobimy tą zagadkę, bo wiem, jak ją zrobić i... O! Udało mi się nawet. Albo i nie.
Chyba wiem, jak to zrobić. Miał być krótki odcinek, ale dobra. Bo przekręcić to tak i biec tam. Dobra, może zakończmy tutaj przy tej dźwigni odcinek i pa widzowie.